Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne. Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kościół. Kobieta trzyma niemowlę. Ksiądz unosi nad jego główką mały dzbanuszek. Tytuł: Chrzest. Izba. Babka z niemowlęciem. Wchodzi chrzestna z wielką chałką. Chrzestna trzyma też białą sukieneczkę. A co zeście to? No pięknie dajcie to wszystko. Połóżcie se na... Chrzestna kładzie sukienkę na łóżku. Olbrzymia, złocista chałka leży na stole. Babka kładzie dziecko na łóżku, na poduszce. To twoja kuma. Idzie za kimś sukieneczkę przybiegł. Pięknie. Pięknie. Chrzestna zawiązuje tasiemki i becika. Chrzestna rozkłada na łóżku chustę czepcową matki dziecka. Babka kładzie na chuście dziecko leżące na ozdobionej koronką poduszce, ciasno owija becikiem. Chusta, becik, poduszka, wszystko jest białe. Chusta ma brzeg wycięty w stożki i ozdobiony wyszywanym wzorem w drobne kwiatki. Babka unosi dziecko. Chrzestna rozkłada na łóżku długą, błękitną wstążkę. Babka kładzie na niej niemowlę. Kilkakrotnie przepasają becik wstążką. Zawiązują dwie kokardy. Obie kobiety są odświętnie ubrane. Babka w białej haftowanej koszuli i czerwonej spódnicy. Na głowie ma białą chustkę czepcową wiązaną nad czołem w węzeł. Chusta ozdobiona jest drobnymi wzorkami, czerwonymi i niebieskimi. Chrzestna ma na sobie żółtą koszulę z bufiastymi rękawami, ciemny gorset i błękitną spódnicę przepasaną białym fartuszkiem. Włosy splecione w długi warkocz. Babka podchodzi z dzieckiem do matki niemowlęcia, młodej szatynki leżącej w drugim łóżku pod pierzyną. Matka robi znak krzyża na główce dziecka. Całuje w czoło. Zostań cię z Bogiem. Nad łóżkiem wiszą dwa duże obrazy Matki Boskiej i Chrystusa. Słoneczny dzień. Przed wejściem do dużego, murowanego kościoła stoją odświętnie ubrani. Babka trzymająca niemowlę. Chrzestna z chałką. Chrzestny i ojciec dziecka. Wchodzą do kościoła. Wszyscy poważni idą główną nawą. Między rzędami drewnianych ław, przybranych kwiatami i białymi wstążkami. Podchodzą do ołtarza. Babka na koszulę ma nałożony czerwony gorset, wiązany błękitną wstążką. Spódnicę okrywa biały fartuch. Chrzestna ma na głowie białą chustę czepcową, haftowaną w niebieskie i czerwone wzory. Mężczyźni są w białych koszulach i niebieskich kaftanach. Chrzestny ma białą, wełnianą czapkę magierkę. Ojciec czerwoną krakuskę, ozdobioną pawim piórem. Babka z czułością spogląda na śpiące niemowlę, gładzi je po policzku. Ojciec głaszcze dziecko po główce. Wszyscy z uśmiechami spoglądają na dziecko. Z zakrystii wychodzi ksiądz, starszy siwy w okularach, ubrany w białą albę i pozłacany ornat. Trzyma przykryty pozłacaną materią kielich. Uśmiecha się. Stawia kielich obok tabernakulum. Klęka przed obrazem Matki Boskiej. Odwraca się do przybyłych. Robi szeroki znak krzyża. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Zwraca się do chrzestnej. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Aniela. Anielo, Kościół przyjmuje cię z wielką radością i na znak tego przyjęcia znaczą ciebie znakiem krzyża, pomnie naznaczą ciebie rodzice i chrzestni. Ksiądz podchodzi do dziecka, kreśli kciukiem na jego czole znak krzyża. Kolejno ojciec i chrzestni powtarzają ten gest. Chrzestny, siwy mężczyzna z wąsem, trzyma w ręce świecę.
Ksiądz nabiera ze stalowej misy wody święconej do maleńkiego szklanego dzbanuszka. Podkłada srebrną miseczkę pod główkę dziecka. Polewa główkę święconą wodą. Panielo, ja Ciebie chrzczę, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wyciera główkę białą serwetką. Aniela w ramionach Matki Chrzestnej spokojnie leży w beciku. Ksiądz dotyka jej czoła. Namaszczenie krzyżmem świętym. Naciera czoło Anieli krzyżmem, mieszaniną oliwy i balsamu. Zapala świece od płomienia paschału. Panie, przyjmijcie światło Chrystusa, ja Wam przekazuję. Podtrzymywanie tego światła powiera się Wam, Rodzicom Chrzestnym. Kapłan staje twarzą do tabernakulum. Unosi dłonie, w których trzyma hostię. Wszyscy przyklękają. Babka przymyka oczy, klęczy w ławce, modli się ze splecionymi dłońmi. Chrzestny klęczy, trzymając zapaloną świecę. Zakrystia. Ksiądz celebrujący chrzest jest w brązowym habicie franciszkanina. Robi zapiski w księdze parafialnej. Ojciec składa w księdze podpis. Podają sobie dłonie. Szeroko uśmiechnięty ojciec oburącz serdecznie potrząsa ręką księdza. Ojciec, babka i chrzestni wychodzą z kościoła. Idą drogą wzdłuż kościelnego muru. Chrzestna niesie anielkę. Ojciec ze zgaszoną świecą wchodzi do izby, w której leży matka anielki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzi chrzestna, kładzie dziecko na progu. Śpiewającej kobiety nie widzimy. Wzięliśmy diabełka, przywieźliśmy chrześcijanina. Chrzestna z dzieckiem na ręku krąży po izbie. Podchodzi do kuchni. Pokazuje drewnianą łyżkę. Miotły w kącie. Otwiera szafę. Piękne koszuliny, to je tak ciepło w noju. Pewnie babka. Pięknie będzie twoja anielcia wyglądała w tych koszulinach. Mówi do ojca anielki. Trzyma wyjętą z szafy lnianą koszulkę. Matka leży w łóżku. Chrzestna podchodzi, oddaje jej niemowlę w beciku. Matka bierze je w ramiona, całuje w czoło. Dziecko śpi spokojnie. Przyjęcie. O, pięknie, radość przynagrowe, panie, umiesz, dobrze się tutaj dopinąć za... Do stołu podaje Maryśka siostra ojca. Pozostali unoszą kieliszki. Wypijają. Maryśka napełnia miseczki. Nabiera drewnianą chochlą rosół z kamionkowej wazy. Dodaje pierogi z garnka. Przy stole jest też matka anielki. Babka podsuwa jej miseczkę. Matka jest w białej koszuli nocnej. Ramiona okryte ma kraciastą chustą. Maryśka. Chrzestny bierze z kamionkowego garnka gęsią nóżkę. Pozostali goście sięgają do garnka. Odrywają palcami kawałki mięsa. Babka wznosi szklaneczkę. Wszyscy poza matką wypijają. Za plecami biesiadników na ścianie nad stołem wisi makatka z napisem Czystość to zdrowie.
Babka ze smakiem oblizuje tłuste od gęsiwa palce. Babka odrywa duży kawałek chałki. Podaje po kolei gościom. Odrywają mniejsze kawałki. Jedzą. Babka wznosi kamionkową szklaneczkę kieliszek. Wypijają. Miejsce matki przy stole jest już puste. Nie rośnie. Taki kumul, żeby każde dziecko miało. No. To wtedy to by było tak. A ile wy już znacie tych swoich dziecku? 15 albo 16. Dobry, dobry. A ty? Ale same dobre dziecko. Tak jest, że dziecko jest takie, jak jego kumysł. Tak, to jest prawda. Tak się podaje na nie. To jest prawda. I żeby i twoja Janiela tak oporządna była, Jasiu, kowalowo. Babka kładzie dłoń na ramieniu Maryśki. Dobre zjedzenie Marysiu nagotowała. Izba rodziców Anielki. Anielka leży w beciku przepasanym błękitną wstążką. Śpi. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili Aniela Rita Korbut. Matka Justyna Chmielek-Korbut. Ojciec Marcin Korbut. Babka Halina Machel. Krzestna matka Monika Kulak. Krzestny ojciec Stanisław Socha. Franciszkanin Gwardian i proboszcz parafii i klasztoru ojców Franciszkanów w Zakliczynie. Maryśka Ewelina Siepiela. Muzyka Kapela Opatkowice. Marcin Korbut. Justyna Chmielek-Korbut. Koordynator projektu Ewelina Siepiela. Kostiumy Wypożyczalnia Strojów Aneks z Zakliczyna, szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Podziękowania dla Gwardiana i proboszcza parafii i klasztoru pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie za pomoc przy odtworzeniu chrztu. Piekarni GS Samopomoc Chłopska w Zakliczynie za upieczenie chałki o długości 80 cm. Realizacja Krzysztof Kuchno 2021. Znaki graficzne Ministerstwa Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.